Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Ewangelia Marka 10:21. Ten, który mnie miłuje. Pogrzeb się skończył. Ludzie zaczynają opuszczać cmentarz. Niektórzy z nich z ulgą pośpiesznie odchodzą z tego miejsca, na którym śmierć wciąż na nowo wygłasza swoje dobitne i jednoznaczne kazanie. Inni zaś oddalają się, wypełnieni cichą żałobą. Przy bramie cmentarnej stoi ktoś rozdający ulotki zatytułowane „Ten, który mnie miłuje”. Wraz z innymi gośćmi pogrzebowymi przechodzi tamtędy młody, głodny przygód mężczyzna. Czarny podkoszulek, jego jedyne wierzchnie odzienie, odsłania bogato wytatuowane ręce. Na lewym ramieniu widnieje diabelska głowa. Również jemu zaproponowana jest broszurka. Chłopak spogląda na tytuł. Ten traktat mówi o Jezusie Chrystusie, który Pana miłuje, słyszy wyjaśnienie. Nie potrzebuję go, brzmi odpowiedź. Niech Pan posłucha, ten, którego ma Pan tu na ramieniu, nie miłuje Pana. Ależ oczywiście, że mnie kocha, odpowiada młodzieniec z szyderczym uśmiechem. On Pana kocha? Tak, jak morderca swoją ofiarę, mówi wstrząśnięty chrześcijanin. Wtedy szyderczy śmiech znika z ust tego rozmówcy, a wyraz twarzy staje się poważny. Wierzący mężczyzna kontynuuje więc. Ten zaś, o którym jest mowa w tej broszurce, miłuje Pana naprawdę. Miłuje Pana takim, jakim Pan jest. To jest Jezus Chrystus, bez którego jest Pan na wieki zgubiony. On umarł za Pana na krzyżu, a teraz może i chce Cię ratować. Proszę, młody mężczyzna przyjmuje traktat i w milczeniu odchodzi. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 21 werset.